Dobry wieczór. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu Klubu Historycznego imienia generała Stefana Roweckiego-Grota. Witam serdecznie zarówno dzielną publiczność zgromadzoną na przystanku Historia w Krakowie, mimo pandemii i nie najlepszej sytuacji pogodowej, tym bardziej należy docenić ich obecność. Witam również serdecznie wszystkie osoby, które śledzą to wydarzenie w mediach internetowych Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór wszystkim, a dziś mam przyjemność zapowiedzieć wykład Tragedia Lwowa w czerwcu 1941 roku, który zaprezentuje pan dr Paweł Naleźniak z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Ja przepraszam, ja tak odruchowo sięgnąłem po mikrofon, bo nie jestem przyzwyczajony trochę mówić w taki sposób. Może tak, mamy mówić o tragedii Lwowa w czerwcu 1941 roku i bardziej o nieznanej tragedii, o tej, która nie funkcjonuje w polskiej świadomości narodowej. Może tak po kolei. Proszę Państwa, to co gdzieś nam się przedostało już do narodowej pamięci, bardzo dobrze, że tak jest. Oczywiście zbrodnia katyńska, 22 tysiące przedstawicieli polskich elit zamordowanych, prawda, nie tylko w Katyniu, ale w innych miejscach kaźni na terenie Związku Sowieckiego, sowieckiej Białorusi, sowieckiej Ukrainy. Później dalej, to nad czym Instytut Pamięci Narodowej pracował przez lata, aby znana była tak samo w Polsce, no, straszliwa hekatomba 111 tysięcy Polaków, obywateli Związku Sowieckiego zamordowanych na terenie tego kraju w latach 1937-1938. Natomiast zupełnie nie przenika wciąż do naszej świadomości ta zbrodnia, którą organa nie tylko NKWD, ale również NKGB dokonały na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej, na terenie Litwy, Łotwy i Estonii i szeroko pojętej Białorusi sowieckiej i szeroko pojętej Ukrainy sowieckiej. W każdym bądź razie ta trzecia duża martyrologia dotknęła, i tu jest, no, jednoznacznych cyfr nie ma, od 20 do 24 tysięcy osób. W tej grupie, no, nie potrafię Państwu powiedzieć, ponieważ nikt do tej pory nie przeprowadził takich dokładnych badań, jakby przedstawiciele której narodowości w tej grupie są dominujący, ale można gdzieś z dużym przybliżeniem założyć, że w tej grupie tych, powiedzmy, 23-24 tysięcy osób przynajmniej połowę stanowią Polacy. I to jest martyrologia, to jest wymiar naszej polskiej tragedii, wymiar naszego polskiego Holokaustu, kompletnie niefunkcjonujący w polskiej świadomości narodowej. Teraz oczywiście nie będę mówił o tych wszystkich miejscach, to jest kilkadziesiąt miejsc mordów, natomiast chciałem się skupić głównie na Lwowie, który, co tu dużo mówić, jak napisał kiedyś Mirosław Żuławski, no, nie był szczęśliwym miejscem na ziemi w czasie II wojny światowej. I lwowskie lato 1941 roku przynosi trzy tragedie. To jest ta pierwsza tragedia, proszę Państwa, o której ja mam mówić, czyli mordy w czterech lwowskich więzieniach i kilku aresztach. Druga tragedia jest Państwu znana, to jest mord dokonany przez okupanta sowieckiego. Druga tragedia to jest mord dokonany przez okupanta niemieckiego, no, parę dni po wkroczeniu do Lwowa, na przedstawicielach polskiej inteligencji. Dokładnie zamordowano 46 osób, w tej grupie 24 osoby z tytułem profesorskim. To jest mord na, no, zawsze się mówi mord na profesorach lwowskich. To jest mord na przedstawicielach polskich elit we Lwowie, na polskich profesorach. Trzeba to jasno powiedzieć. I teraz trzecia tragedia. To jest, proszę Państwa, los lwowskich Żydów na przełomie czerwca i lipca 1941 roku. To jest pierwszy pogrom Żydów i drugi pogrom w drugiej połowie lipca, który przeszedł do historii pod nazwą tzw. Dni Petlury. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, oczywiście każda z tych tragedii, czy popełnionych zbrodni ludobójstwa, wymagałaby osobnego wykładu. My będziemy mówić dzisiaj o tej pierwszej, zresztą chronologicznie pierwszej tragedii, która dotykała, no, nie tylko Polaków, ale według badaczy ukraińskich w większości Ukraińców we Lwowie, według badaczy polskich, prawda, w znacznej mierze, nie wiem, około 40%, może połowę tych ofiar we Lwowie stanowili Polacy. I teraz, proszę Państwa, parę słów może o więzieniach Lwowa.
W przedwojennym polskim Lwowie funkcjonowało kilka więzień. Najbardziej znanym z nich były Brygidki. To był, nazwa pochodziła stąd, że był to dawny XVIII-wieczny klasztor sióstr Brygidek. Tutaj, proszę Państwa, umieszczano głównie więźniów, tak zwanych więźniów kryminalnych. Ten budynek przy ulicy, prawda, no to jest dawna ulica Kazimierzowska, tutaj róg ulicy Emila Byka i przedłużenie Kazimierzowskie to jest ulica Grudecka. Ten budynek po dzień dzisiejszy funkcjonuje jako czynne więzienie. Natomiast warto wiedzieć, tak dla przykładu, że po zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną w tym więzieniu byli przetrzymywani między innymi dwaj generałowie, generał Mariusz Zaruski i znany Państwu może jeszcze bardziej generał Władysław Anders, o którym warto wiedzieć, że jako dowódca grupy kawalerii został rozbity w okolicach Lwowa przez, no, co tu dużo mówić, przez dywersantów ukraińskich, czy przez bandę ukraińską, uzbrojoną bandę ukraińską. No i później pojmany przez, oddany, czy pojmany przez Sowietów, był później pilnowany i leczony w jednym z lwowskich szpitali na terenie ubezpieczalni społecznej przy ulicy Kurkowej. Natomiast szczęśliwie i tak generała Andersa, no, szczęśliwie nie trafił na listę katyńską, prawda, i mógł później stanąć na czele tworzących się Armii Polskiej czy Polskich Sił Zbrojnych, prawda, na, najpierw Armii Polskiej w Związku Sowieckim, a później Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Teraz, proszę Państwa, to jest pierwsze więzienie. Teraz drugie więzienie to jest więzienie, które mieściło się przy ulicy, to jest właściwie róg trzech ulic, to znaczy ulica Wąckiego, ulica Leona Sapiehy i ulica Tomickiego. I teraz tu mieściła się przed wojną Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Lwowie. Warto wiedzieć, że w 1939 roku, kiedy Lwów kapituluje 22 czerwca, to dokładnie Policja Państwowa składa broń na dziedzińcu, bo to jest kompleks budynku i później tam jest dziedziniec, tam składa broń, tam się policja rozbraja, a później zgodnie z układem kapitulacyjnym ma wyjść z miasta, kieruje się w kierunku ulicy Zielonej, gdzie jedna z tych kompanii policji zostaje zmasakrowana przez kawalerię sowiecką, przede wszystkim przez czołgi sowieckie. Proszę Państwa, to było więzienie dla, ponieważ tu mieściła się Komenda Wojewódzka Policji, więc nie było to takie klasyczne więzienie, był to bardziej areszt podręczny. I tutaj przetrzymywano głównie więźniów pospolitych, czyli złapanych przede wszystkim za jakieś pospolite kradzieże. Dzisiaj w tym budynku funkcjonuje Muzeum Więzienia Łąckiego i można zobaczyć, prawda, no, jak gdyby te oryginalne cele, które, no, trudno powiedzieć, na ile ich wystrój zmienił się. Proszę pamiętać, że tutaj po zakończeniu II wojny światowej, po ekspatriacji Polaków z Lwowa, tutaj to więzienie funkcjonowało nadal i, prawda, było to później więzienie KGB, no właściwie można powiedzieć aż do, no, do rozpadu Związku Sowieckiego. Proszę Państwa, to jest dziedziniec tego więzienia. Taka ciekawostka, ale tutaj od strony tej ulicy, czyli to jest właśnie ulica Łąckiego, w jednym z tych domów mieszkała Jadwiga Jackowska, to znaczy matka senatora Jackowskiego, która wtedy, prawda, mieszkała tu z mężem, miała maleńkie dziecko i ona wspominała między innymi coś takiego, że kiedy zaczęło się rozpoznawanie, wynoszenie, bo tutaj akurat mordowano, warto wiedzieć, ale w budynku, czyli w celach parteru i celach na pierwszym piętrze. W sposób zresztą makabryczny, do tego jeszcze dojdę. I później, kiedy zaczęło się wynoszenie tych zwłok, zresztą rękami zmuszonych do tego Żydów, i te zwłoki układano wzdłuż ulicy Tomickiego, później dalej tu na tym dziedzińcu, to ludzie często dzwonili właśnie do tych mieszkańców tej ulicy i dzwonili po co? Dlatego, że chcieli z góry popatrzeć, jak to wygląda. I widać cele przy ulicy, w tym więzieniu przy Łąckiego. Proszę Państwa, ostatnie więzienie, które funkcjonowało za czasów polskich, to było więzienie wojskowe przy ulicy z jednej strony Zamarstynowskiej, z drugiej strony ulicy Pełtewnej. W każdym razie było to więzienie wojskowe. To zresztą, proszę pamiętać, że to był dawny klasztor karmelitanek, zamieniony przez władze austriackie, zresztą podobnie jak klasztor Brygidek na więzienie, bo Austriacy wpadli na taki, powiedziałbym, pomysł, że trzeba pewne klasztory skasować, które uznano za niepotrzebne, prawda, i przekazywano te budynki na cele świeckie. I tutaj Austriacy urządzili
prawda, więzienie wojskowe i sąd garnizonowy. I w czasach polskich też tu mieścił się sąd wojskowy, prokuratura. Natomiast to miało też ogromne znaczenie, dlatego że później, kiedy miała miejsce ta tragedia, dlatego że tutaj nie było dużych zbiorowych cel. Tu były pojedyncze cele. Jeśli jakiegoś wojskowego aresztowano, to on trafiał najczęściej do celi, gdzie maksymalnie mogły być dwie osoby. To jest akurat widok tego więzienia od strony ulicy Zamarstynowskiej. Gdybyśmy pojechali dalej, to w tamtym kierunku mieściła się jedna z bram lwowskiego getta. Proszę Państwa, w czasach sowieckich, tu jest jeszcze tak, w czasach sowieckich od 1939 roku celom eksterminacji ludności Lwowa zaczął służyć również ten budynek. To był budynek dawnych miejskich zakładów energetycznych. Kiedy Sowieci wkraczali do Lwowa 22 września 1939 roku, to zajęli ten budynek. Przy okazji zaszczelono dyrektora MZE Stanisława Kozłowskiego. Po prostu przyszedł jakiś NKWD-zista i zapytał, kto jest dyrektorem. Pan Kozłowski przyszedł, powiedział, to ja jestem dyrektorem, a on wyjął broń, od tej pory ja tu jestem dyrektorem. I koniec. I zastrzelił go. Dalej, jest budynek sądu, jako podręczny areszt służył też budynek sądu okręgowego i apelacyjnego przy ulicy Batorego. Ulicę Batorego Państwo bardziej kojarzycie z tym, że tam była rozgłośnia Radia Lwów. I tu jest jeszcze budynek też bardzo ważny przy Placu Bernardyńskim. To było dowództwo okręgu korpusu numer 6 w międzywojennej Polsce, w przedwojennym Lwowie. Dowództwo okręgu korpusu numer 6, na czele którego stał generał Władysław Langner. Natomiast później ten budynek przejęli Sowieci. Tu się też odbywały sądy. Sądy, no jak były sądy, to automatycznie musiał być też podręczny areszt. Proszę Państwa, no właśnie, zbliżamy się pomału do tego dnia 22 czerwca 1941 roku i nie ulega wątpliwości, że w tamtym czasie te więzienia były bardzo przepełnione. Jeśli byśmy wzięli pod uwagę, tu jeszcze taka jedna rzecz, często używa się takiego zbiorczego pojęcia, że były to więzienia NKWD. Zresztą, jak Państwo popatrzycie, jest problem, prawda, bo tak naprawdę w nomenklaturze, w dokumentach sowieckich my nie mamy napisane, że prawda, w więzieniu na Brygidkach, w więzieniu na Zamarstynowie, w więzieniu na Jachowicza czy w więzieniu na Łąckiego. Sowieci używali nomenklatury numerów, znaczy więzienie numer 1 obwodu lwowskiego, więzienie numer 2, więzienie numer 3, więzienie numer 4. I tak naprawdę mamy pewność tylko, co było więzienie numer 2 i 3. Znaczy więzienie numer 2 to było więzienie na Zamarstynowie, a więzienie numer 3 to było... Jeśli we Lwowie brakowało miejsca, to wywożono tych więźniów do Złoczowa. I teraz się zaczyna problem, które więzienie, proszę Państwa, które więzienie jest więzieniem numer 1 i więzieniem numer 4. I teraz się zaczyna problem. Dlatego, że część badaczy, proszę zwrócić uwagę, że gdybyśmy wzięli tą pierwszą grupę badaczy, to ona uważa, że więzienie numer 1, to największe, to musiało być więzienie na Łąckiego. A z kolei proszę zwrócić uwagę, że czyli tutaj na przykład badacze polscy uważają, że ze względu na to, że Brygidki były to jest kwestia, ilu więźniów mogło się tam zmieścić. Prawda? Według badaczy ukraińskich to jest więzienie na Łąckiego. To było największe. Prawda? Tu musiała być największa grupa więźniów w więzieniu na Łąckiego. Według polskich badaczy to było niemożliwe, bo więzienie na Łąckiego jest o wiele mniejsze. Ale jakkolwiek byśmy na to nie popatrzyli, to w tych więzieniach Lwowa, tych zarówno podlegających NKWD, jak i NKGB, to warto przypomnieć, NKGB to jest taki organ, który został utworzony, wyodrębniony z ramienia NKWD w lutym 1941 roku i on miał jak gdyby zajmować się ściganiem, jako policja polityczna, osób, które były związane z wywiadem lub kontrwywiadem. Kontrwywiadem, na okupowanych ziemiach II Rzeczypospolitej i w ogóle we wszystkich tych krajach, które Związek Sowiecki podbijał. Teraz proszę Państwa, sprawa taka, no właśnie, gdybyśmy nawet wzięli pod uwagę te cztery więzienia, to limit, który można było tam przyjąć, to byłoby około 3000 więźniów. Według tych obliczeń polskich badaczy, proszę Państwa, tych więźniów było prawie drugie tyle, więc cele były bardzo przepełnione. Tu jeszcze taka jedna rzecz, jak ja wspominałem, proszę Państwa, o tym. No właśnie, parę słów o tym. Problem numeracji to jest jak gdyby jeden. Później dalej. Oczywiście w więzieniach mieliśmy trzy rodzaje więźniów. Jedni to byli więźniowie polityczni i najczęściej oni dostawali, jak gdyby oskarżenie dotyczyło dwóch bardzo pojemnych paragrafów. Paragraf, czy artykuł 54, proszę pamiętać, że to jest kodeks karny Związku Sowieckiego, był prawie, można powiedzieć, w swej treści był tożsamy z kodeksem karnym Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej i tożsamy z kodeksem karnym Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. I teraz generalnie
zasada była taka, artykuł 54 to była kontrrewolucja, bardzo pojemny przepis. A artykuł 56 określamy jako przestępstwa szczególnie niebezpieczne dla państwa. Czyli mamy jak gdyby pierwszą grupę więźniów, to są więźniowie polityczni. Druga grupa więźniów to są więźniowie pospolici. Ich określano jak gdyby w tym nazewnictwie sowieckim, że każdy, kto prawda, nie chciał pracować, później dalej, spóźniał się do pracy, był określany jako sabotażysta. To podlegało pod kategorię przestępstw pospolitych. Natomiast była jeszcze trzecia grupa, to są, proszę Państwa, tak zwani pieriebieżczyki albo uciekinierzy przez zieloną granicę. Zarówno ci, którzy uciekali ze Związku Sowieckiego do Generalnego Gubernatorstwa, jak i ci, którzy próbowali się przedostać z powrotem. Jeśli te osoby łapano, to one tak samo trafiały do więzień. Proszę Państwa, dużo o tych więzieniach możemy mówić jeszcze. W każdym bądź razie, taki prosty przykład o tym przepełnieniu. Jeżeli na Brygidkach normalnie do cel powinno trafić 10 do 12 osób, to trafiało nawet 100. Przykład, na Zamerstynowie do cel dwuosobowych upychano na przykład osób kilkanaście. Przykład, oczywiście to jest te osoby, które gdzieś miały to szczęście, że przeżyły albo... Proszę Państwa, tak naprawdę dla tych więźniów, którzy przebywają w tamtych więzieniach, po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej są dwie szanse. Albo Sowieci znajdą na tyle transportu kolejowego, żeby ich ewakuować na wschód, to się okazało niemożliwe, albo marsz Niemców na wschód będzie tak szybki, że Niemcy przejmą więzienia przed ich rozładowaniem w języku NKWD, czyli przed likwidacją więźniów. Proszę jednak pamiętać, że likwidacja więźniów miała dotyczyć głównie więźniów politycznych. I teraz jest sytuacja taka. Z tych relacji tych, którzy szczęście mieli ci, którzy zostali wywiezieni na wschód przed 22 czerwca, ci mieli szczęście. Dlatego, że nie dotknęła ich ta tragedia, bo proszę zwrócić uwagę, kiedy jest wrzesień 1939 roku, co robią władze polskie? Stopniowo zwalniają kolejne partie więźniów, a właściwie w połowie września polskie więzienia są puste. Proszę Państwa, Sowieci nie zamierzają tego zrobić. Gdyby była możliwość ich wszystkich wywiezienia na wschód, zrobiliby to. Ponieważ nie było takiej możliwości, to posunęli się do ludobójstwa, do masowych mordów. Teraz tak, jeszcze jedna rzecz. Przykład wyżywienia na podstawie relacji jednego z więźniów. Na śniadanie kawałek razowego chleba z wodą, na obiad kapuśniak, na kolację łyżka gotowanej kaszy jęczmiennej i owsa. I tak wyglądało wyżywienie. Proszę Państwa, kwestia na przykład spacerów. Na Brygidkach jeden raz w tygodniu, na Łąckiego częściej, a w Zamarstynowie jeden z więźniów mówił, że na spacer go wyprowadzono jeden raz na 3 miesiące. Kwestia higieny. Na Brygidkach jeden raz na miesiąc, kąpiel nawet rzadziej. Ale co 10 dni, prawda, żeby się nazwało pewnie zgodnie z regulaminem, to urządzano więźniom tak zwaną łaźni. Łaźnia polegała na tym, że ich spędzano do łaźni i puszczano na przemian gorącą i zimną wodę. Więc żadna przyjemność. Później dalej. Albo Państwo wiedzą, że problemem, prawda, w tych więzieniach pod zarządem sowieckim był brud. A brud powodował tyfus. A jak próbowano walczyć z tym tyfusem? No więc co jakiś czas przeprowadzano, prawda, niektórzy mówili albo banie, albo prożarkę, w każdym razie więźniowie musieli się rozebrać do naga, musieli oddać odzież i przepuszczano ją jak gdyby przez pomieszczenie, tak, parowe pomieszczenie, tak bym powiedział, że wysoka temperatura pary. I co się okazywało? Nie dość, że nie wszystkie ginęły, to później, kiedy ta odzież wracała do więźniów, to one żarły jeszcze bardziej. Proszę Państwa, następny przykład z Brygidek. 100 kilkadziesiąt kobiet miało 15 minut na skorzystanie z 4 oczek, żeby się załatwić. Czym to się kończyło? Że te, które zdążyły, to zdążyły, a te, które nie, to załatwiały się na podłogę pod nogi innych. I można by tak mówić. W większości więzień jednak była możliwość wypuszczania do ustępów, ale też proszę pamiętać jeszcze jedną rzecz. Źle żywieni więźniowie. Warunki były tragiczne momentami, bo tak, w wyniku działań wojennych, prawda, wybite szyby, prawda, wojenne zimy, no nie takie zimy, jak te, które my przeżywamy od tam paru lat. I teraz tak, jeżeli więźniów nawet wypuszczano do tych ubikacji, to na przykład 2 razy dziennie, ale przecież więźniowie byli chorzy na biegunki. I teraz proszę Państwa, jak próbowano ratować sytuację? Ratować, że stała jakaś bańka metalowa, prawda, beczka metalowa czy bańka metalowa i więźniowie się załatwiali tej beczki, ale tych więźniów było dużo. Na Brygidkach, jak się było kilkudziesięciu, nawet 100, to ta beczka nie mogła, czy bania nie mogła wystarczyć. Wynoszono ją raz na przykład, czy drugi raz, 2 razy dziennie i to było wszystko. Więc dla ludzi dodatkowa jak gdyby udręka, podstawową udręką były oczywiście przesłuchania. Ale proszę zwrócić uwagę, powstrzymywanie potrzeb fizjologicznych to jest następna udręka. Proszę Państwa, idziemy dalej.
Następuje wybuch wojny niemiecko-sowieckiej 22 czerwca 1941 roku. I dzisiaj może nas to dziwić, ale dla Lwowian doświadczonych tą okupacją sowiecką, proszę Państwa, to można powiedzieć, to był wielki dzień nadziei. Dzisiaj, kiedy byśmy zobaczyli, nie wiem, nas to może dziwić, ale dla tych, którzy mieszkali w Lwowie, nawet diabeł był strawniejszy od Sowietów. Proszę Państwa, kiedy Niemcy będą wjeżdżać do Lwowa, to na ulicach będą ich widać głównie Ukraińcy, ale Polacy też ich będą widać. I to szczególnie ci, których krewni zginą, prawda, tam w tych więzieniach Lwowa. Szczególnie ci, którzy przeszli przez więzienia. Doświadczenie okupacji sowieckiej było tak uciążliwe, tak okrutne, że wkraczających Niemców witali nawet w jakichś nieodosobnionych przypadkach Polacy. Teraz jeszcze jedna rzecz. Proszę zwrócić uwagę, że wybuch wojny niemiecko-sowieckiej przerwał czwartą masową deportację na wschód. Pamiętam, proszę Państwa, kiedy jeździłem do Lwowa i mieszkałem przy dawnej ulicy Generała Kopcia, teraz to jest ulica Wachnianina, siódemka zajeżdża pod cmentarz Łyczakowski i tam w jednym z domów mieszkałem u takiej pani i ona opowiadała coś takiego. Mówi, myśmy już byli na liście, mówi. Czwarta wywózka. Nie mieliśmy się gdzie schronić. Polaków w Lwowie coraz mniej. Mówi, tu na Pochulance już prawie wszystkich wywieźli. I mówi, no i co mogliśmy zrobić? Spaliśmy w ubraniach. Mówi, nasuszony mieliśmy chleb. I mówi, 22 czerwca stał się cud. Mówi, Niemcy napadli na Związek Sowiecki. Później się gdzieś tam dowiedzieli, że podobno byli na liście. Może ktoś gdzieś to zobaczył, może jakaś pani, która pracowała na NKWD, prawda, na tej ulicy Pełczyńskiej, prawda, zobaczyła ich nazwisko na liście. Ona wskazywała obok dom na przykład i mówiła, tam mieszkał oficer Wojska Polskiego. Mówi, wywieziony został w 40 roku i ślad po nim zaginął. Proszę Państwa, na przykład następna relacja. Janina Król. Siedzieliśmy na tłumoczkach i czekaliśmy na wywóz do Rosji. Czekaliśmy tak od miesiąca. W ubraniach czekaliśmy. Jak tylko samochód podjechał w nocy, ludzie nie spali w ogóle, bo jak przyjeżdżały samochody ciężarowe, to było wiadomo, że na wywózkę. Jak tylko samochód podjechał, to serce w gardle, że teraz to po nas. Siedziało się po ciemku, światła nie było palić. Wojna niemiecko-sowiecka wyratowała nas przed wywiezieniem. Proszę Państwa, radość, entuzjazm na tych placach, tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, Sowieci kompletnie nieprzygotowani do tego, że Niemcy mogli na nich napaść. I zaczyna się sytuacja taka, że to jest z kolei, prawda, zaczyna się paniczny odwrót tych Sowietów. Ludzie, z jednej strony Sowieci ganiający, prawda, gubiący dzieci, prawda, te kobiety w tych koszulach nocnych, nie wiem, mężczyźni w majtkach. Później dalej, prawda, pakujący, zostawiający te rzeczy, wszystko, uciekający, przyszli ulicą Łyczakowską, uciekali ulicą Łyczakowską. Lwowianie nadali ulicy nazwę dawaj nazad, czyli dawaj z powrotem. Proszę Państwa, jak mówi świadek, mówi, że Lwowiacy śmiali się tym okupantom w twarz. Mówi, nie było to bezpieczne, dlatego że proszę pamiętać, Sowieci podrażnieni sytuacją też często używali broni. Proszę Państwa, ciekawie skomentował ten fakt Mirosław Żuławski. Mówi tak, zdumiewająca była ta panika, która wybuchła już w pierwszych godzinach wojny. Pełno wszędzie ciężarówek, na które ładowano ludzi i dobytek. Ale po placu chodzili również ludzie rozluźnieni z uradowanymi gębami. Polacy oczywiście. Ukraińcy też. Ten czerwcowy dzień był dniem otuchy dla wszystkich, którzy zrozumieli, że ilekroć Rosjanie i Niemcy podają sobie ponad naszymi głowami ręce, oznacza to koniec Polski. A jak skaczą sobie do gardła, początek nadziei. Proszę Państwa, nic się nie przedawniło. Proszę pamiętać, że w tych ostatnich dniach przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej i po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, bo myśmy tam podawali, że w tych więzieniach jest, no, według rachub sowieckich było, oni podawali dokładnie 5145 więźniów, a ja podawałem 5,5 tysiąca. Skąd jest ta różnica? Stąd, że wielu ludzi aresztowano zaraz po wybuchu wojny, czy jeszcze przed wybuchem wojny i nie zdążono zewidencjonować. Proszę Państwa, niektórzy mieli szczęście. Na przykład natrafiłem we Wrocławiu w jednym z archiwów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego taką ciekawą relację. I opisuje to jeden, bo proszę pamiętać, że po wybuchu wojny Sowieci nałożyli na mieszkańców Lwowa taki obowiązek, że ludzie mają pełnić warty przy bramach. I opisuje jeden ze świadków, Jarosław Siemianów. Któregoś dnia przebywałem w domu przy ulicy Domsa, i zgodnie z ustaleniami nowej władzy pełniłem nocny dyżur w budynku. Akurat nadciągnął patrol NKWD, prowadzący już sporą grupę kobiet i mężczyzn. Był to czas największych aresztowań. Mieli dokładne listy i według nich wyniszczali wszystkich, których uznali za niebezpiecznych lub wrogich dla swojego systemu. Podeszli do mnie i spytali, czy w tym domu mieszka ten i ten. No bo on tam stał, czyli pełnił w pewnym sensie rolę dozorcy, choć dozorcą nie był.
Czy w tym domu mieszka ten i ten? Gdy usłyszałem nazwisko, zakręciło mi się w głowie. Pytali o mnie. Gdybym wtedy w tym ułamku sekundy stracił zimną krew, leżałbym nazajutrz wśród trupów, w którymś z lwowskich więzień. Pan Bóg mnie ocalił. Tak, odpowiedziałem bez zająknięcia. Mieszka na pierwszym piętrze. To student Wydziału Lasowego Politechniki Lwowskiej. I właśnie przebywa na praktyce w Koźlince. Tam go mogą panowie znaleźć, bo w domu bywa rzadko. Oczywiście mówił o sobie. Poszeptali coś i odeszli, a ja poczułem się starszy o 10 lat. Ujrzałem śmierć odchodzącą tuż za nimi, snującą się po ulicy jak czarny woron, czarna worona. Te budy, w których przewożono aresztowanych. Sowiecki samochód więzienny wywożący nocą za miasto kolejny ładunek pomordowanych ludzi. Proszę pamiętać, że do daty 22 czerwca i jeszcze, bo 22 czerwca, kiedy wybucha wojna, jaka jest reakcja Sowietów? Wykonują w tych więzieniach od 1 do 4, wykonują wyroki śmierci na tych, na które te wyroki śmierci zostały wcześniej wydane. Czyli, proszę Państwa, na 108 osobach. Na 108 osobach. W tych trzech więzieniach lwowskich i więzieniu w Złoczowie. Nie wiem, jaka jest proporcja. Natomiast proszę pamiętać, że tego samego dnia jeszcze, bo jaka była zasada? Jeżeli Sowieci rozstrzeliwali ludzi, to ładowali ich na ciężarówki i wywozili. My do dzisiaj właściwie nie wiemy gdzie. Mówi się na przykład o tym, że być może to było pole marsowe, które przylegało do cmentarza Łyczakowskiego. Mówi się o tym na przykład, że być może były to piaski Łyczakowskie, gdzie później z kolei Niemcy rozstrzeliwali, prawda, Żydów, rozstrzeliwali Włochów. Mówi się, że być może to były piaski janowskie, prawda, gdzie był obóz janowski z kolei. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest praktyka, prawda, że jeden okupant, drugi okupant być może korzystał z tych samych miejsc, prawda, gdzie ukrywał ofiary swoich zbrodni. Zdumiewające. Jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, tutaj, że tak to było. Problem powstaje później. Problem powstaje później, bo liczba więźniów w tych więzieniach jest tak duża, że kiedy Sowieci przystępują do masowych mordów, to te ciała ukrywają już na terenie więzień. Na terenie więzień, bo nie mają czasu ich wywozić poza Lwów czy na obrzeża Lwowa. Tu jeszcze warto wiedzieć o jednej rzeczy, że grupą stosunkowo szczęśliwców byli ci, których, bo 22 czerwca, prawda, pierwsze bombardowanie niemieckie i później Sowieci się jakoś tam ogarnęli i w południe wysłali w głąb Związku Sowieckiego transport więźniów, który liczył bez jednego więźnia 1000 osób. Już powiem, o co chodzi. Jeżeli kogoś nie skazano na śmierć, a skazano go na wyrok, niech to będzie 15, 20, 10 lat, to był zawsze wyrok 20, 15, 10 lat pobytu w obozach. Czyli tych ludzi prowadzono na dworzec kolejowy, jeden czy drugi, czy Czerniowiec, najczęściej z dworca towarowego Czerniowieckiego, ładowano ich do tych eszelonów, prawda, i odprawiano na wschód. Paradoksalnie ci więźniowie, którzy wyjechali stamtąd po południu 22 czerwca, ten transport jedzie w kierunku w Berdyczowie, zostawiają część więźniów, później on dalej jedzie i dalej jedzie na wschód. To ci więźniowie mieli szczęście, dlatego że to, co się później dzieje w tych więzieniach, ich nie dotyczy. Nie dotyczy. Proszę Państwa, no właśnie, i to jest to, co powiedziałem, te 108 osób, prawda? Natomiast inaczej niż organa NKWD zachowują się organa NKGB. I tutaj to jest jakiś taki klucz, którego ja do tej pory nie rozwiązałem. Prawda? Bo proszę zwrócić uwagę, te organa, inaczej, plan był dosyć jasny. To znaczy założenie było takie, że z tych wszystkich więzień, o których Państwu mówiłem, na Kresach Wschodnich, Litwa, Łotwa, sowiecka Białoruś, sowiecka Ukraina, 45 tysięcy więźniów będzie ewakuowanych dalej na wschód. No i oczywiście tam, jak to, prawda, pierwszy dekret to jest Mierkułowa, prawda, czyli dekret na poziomie władz centralnych, drugi to jest Czernyszewa, czyli na poziomie władz obwodowych i w końcu trzeci dekret dotyczy, prawda, samego Lwowa, gdzie mówi się, prawda, że te około 4,5 tysiąca więźniów ma być ewakuowanych na wschód, ale do tego potrzeba 200 wagonów. A proszę Państwa, wagony służą do czegoś innego. Proszę zwrócić uwagę, że wagony do 22 czerwca służyły do tego, żeby wywozić Polaków i Ukraińców, żeby przeprowadzać czwartą deportację, która została przerwana przez wybuch wojny. Natomiast od tej pory te wagony, prawda, i one nie zostaną przeznaczone dla tych więźniów, choć taki jest plan. One zostaną przeznaczone po to, żeby uciekli członkowie partii, ich rodziny, żeby przewozić rannych, żeby ewakuować, prawda, przedstawicieli administracji sowieckiej, których bardzo dużo napłynęło do Lwowa. Prawda, jest kogo ewakuować. Tych wagonów jest za mało, żeby tych ludzi, żeby więźniów ewakuować z Lwowa. Wprawdzie jeszcze, proszę Państwa, 23 czerwca odprawiony zostaje jeszcze jeden transport, w którym jedzie 527 więźniów, ale widać gołym okiem, że ten plan ewakuacji więźniów na wschód nie może zostać zrealizowany. Proszę zwrócić uwagę, że tu jeszcze jak gdyby organa NKWD, prawda, wcale się nie różnią w swym okrucieństwie od organów NKGB, one jeszcze jak gdyby nastawiają się na realizację tego planu. Natomiast tu jest dobre pytanie, kogo kierowano do więzienia
NKGB przy ulicy Łąckiego, prawda? I dlaczego tak szybko zapadła decyzja, żeby te wszystkie osoby zostały zgładzone? O tym, jak tych więźniów, prawda, proszę Państwa, zabijano, z tej grupy więźniów, kilkuset więźniów, jeden z tych osób, który przeżył, Ukrainiec Emilian Matła, mówił, że przeżyło 26 osób. Ja nawet nie wiem do końca, czy nie jest to liczba zawyżona, ale gdzie się ci ludzie później policzyli? Natomiast jak to wyglądało? Najpierw więźniów z tego budynek na Łąckiego zaczęto ich ściągać z górnych pięter i ściągnięto ich, proszę Państwa, na parter. No i więźniowie siedzą w tych zatłoczonych celach. I później przychodzili NKWD-ści, kilku NKWD-stów. Co ciekawe, w rozstrzeliwaniach tych więźniów brał udział nawet komendant więzienia. Nie NKWD-stów, tylko NKGB-stów. I stawali i otwierali ogień z broni ręcznej, masakrowali tych ludzi zgromadzonych tam. Zamknięty, prawda, otwierali drzwi, prawda, i masakrowali tych ludzi. Później zamykali. I szli od celi do celi i masakrowali w następnej, kolejnej celi. Mijało parę godzin, przychodzili jeszcze raz, otwierali cele, czy godzina, czy pół godziny, widzieli, że ktoś jeszcze żyje, dobijali. Proszę Państwa, ci, którzy przeżyli, jeżeli rzeczywiście tak jest, że przeżyło te 26 osób, to były osoby, które miały szczęście, że ich te kule nie trafiły, padły na ziemię, albo przysypały ich ciała towarzyszy. Innej szansy na przeżycie w tym więzieniu nie było. Proszę Państwa, to jest to, co powiedziałem, prawda, czyli pierwsze zarządzenie, prawda, ogromna liczba wagonów, później drugie zarządzenie, prawda, no i tu już mamy trzecie zarządzenie, które dotyczy już samego Lwowa. Proszę zwrócić uwagę, że i sami Sowieci doliczyli się już prawie 4600 więźniów. Proszę Państwa, to, co powiedziałem, te trzy razy się udało, trzykrotnie Sowieci wysłali transporty na wschód. Pierwszy transport to jest ten, który właśnie szedł Berdyczów, jak powiedziałem, Nowograd, to jest Nowosybirsk, prawda, prawie 1000 osób, drugi na Kirowograd, to jest 527 osób i później tych wagonów już brakuje. Ta ostatnia grupa to będą, proszę Państwa, więźniowie 25, bo tak naprawdę decyzja o masowej eksterminacji więźniów zapadnie 25 czerwca 1941 roku, kiedy z Moskwy przyjdzie rozkaz i nie da się ich ewakuować, to trzeba ich wykończyć. I wtedy sytuacja była jasna. Politycznych trzeba zabić, pospolitych wypuścić na wolność. Natomiast, proszę Państwa, tych bieżeńców czy pierebieżcików, tych, którzy przekraczali granicę, wywieźć na wschód. I to jest to dokładnie ta grupa, 149. Tam było jeszcze, z tego co pamiętam, jak dobrze pamiętam, chyba 40 żołnierzy niemieckich, którzy dostali się do niewoli. Proszę Państwa, no właśnie, w międzyczasie pojawia się taka ciekawa, pojawia się szansa, zaraz powiem jaka. Dlatego, że tą szansą, ale niestety też nieszczęściem dla mieszkańców Lwowa, staje się dywersja organizacji ukraińskich nacjonalistów. Nacjonaliści ukraińscy za szybko złapali za broń i zaczęli strzelać w kierunku wycofującej się armii sowieckiej. Proszę pamiętać, że jest taki moment kryzysu dla tych organów NKWD, NKGB. To jest noc z 23 na 24 czerwca. Prawdopodobnie ten kryzys został spowodowany przynajmniej przez kilka elementów. Po pierwsze, tak, no Niemcy bombardowali Lwów. Po drugie, były informacje, że armia niemiecka posuwa się stosunkowo szybko w kierunku Lwowa. A po trzecie, nie wiadomo, jak to jest skorelowane. W każdym razie szef obwodowy NKWD dwukrotnie wydaje podległym sobie organom, czyli oddziałom, dwie decyzje. Pierwsza decyzja, proszę Państwa, ona jest wydana już wieczorem 23 czerwca, że oni mają ewakuować się ze Lwowa. Ewakuują się na wschód w kierunku Winnik, później przychodzi rozkaz, że mają wracać do Lwowa i on drugi raz wydaje ten sam rozkaz, że mają się ewakuować i mają wrócić. Ale dlaczego to jest takie ważne? Dlatego jest ważne, że przez pewien moment w tych czterech więzieniach nie ma ani NKWD-stów, ani NKGB-stów. Teraz nie jesteśmy w stanie powiedzieć, w którym więzieniu i przez jaki okres czasu tych organów sowieckiej bezpieki nie było. Natomiast z tym się skorelowała jeszcze taka jedna rzecz, że ci nacjonaliści ukraińscy, kiedy zobaczyli, że wojsko sowieckie zaczyna się, Sowietom zajrzał w oczy strach. Jak zaczęli się, proszę Państwa, wycofywać, to nacjonaliści ukraińscy wyszli z bronią, opanowali tam szereg punktów w mieście, w różnych miejscach, tam gazownia, prawda, na ulicy Łyczakowskiej, tą jedną z remis, później, nie na Łyczakowskiej, na Grudeckiej, później Park Łyczakowski, później część punktów w mieście i zaczęli strzelać w kierunku Sowietów. I Sowieci, proszę Państwa, po tym okresie kryzysu, efekt jest taki, że ten 233 pułk wojsk konwojowych NKWD wychodzi z miasta, ale w mieście są jeszcze inne oddziały. I teraz mamy do czynienia z taką, jak gdyby, ciekawą sytuacją. To znaczy, pojawia się szansa na uratowanie życia tych ludzi.
Pojawia się szansa na uratowanie życia tych ludzi. Tylko że widzicie Państwo, problem polega na tym, że ktoś te więzienia musiał otworzyć. Ktoś te więzienia. W więzieniu zamarstynowskim więźniowie w ogóle nie zauważyli ucieczki NKWD, więc się w ogóle o tym nie dowiedzieli, nikt im tego nie powiedział. W więzieniu, proszę Państwa, na Jachowicza zabrakło czasu, zabrali się do rozwalania zamków, byli zamknięci na klucz, bo taka jest prawda, że tutaj jeszcze mamy do czynienia z sytuacją, gdzie organa NKWD i NKGB zamykają cele na klucz, zabierają klucze ze sobą i wycofują się. Więc tak, w więzieniu na Zamarstynowie nikt się nie dowiedział. W więzieniu na Jachowicza zabrakło czasu. Natomiast podjęto udaną próbę, proszę Państwa, w więzieniu na Brygidkach. I teraz tutaj prawdziwymi bohaterami okazali się kucharze. Tak naprawdę to kucharzami byli tam najczęściej, proszę Państwa, Rosjanie, czyli więźniowie pospolici. I tam, gdzie został jakiś klucz, to oni te cele pootwierali. A tam, gdzie nie było tego klucza, to oni przez Judasza krzyknęli, czy mówili do tych więźniów, wydulaki, wychodźcie na, NKWD uciekł, wychodźcie na zewnątrz. I teraz jak ma wyjść, prawda, więzień, proszę Państwa, jak ma rozwalić drzwi celi? No więc efekt był taki, że trzeba było wyrąbać jakąś dziurę w tych drzwiach. Więc z jednej strony ci bili, a więźniowie co zrobili? No wpadli na pomysł, że trzeba rozebrać te żelazne czy żeliwne piece. I jakoś, osłabieni więźniowie, prawda, jak już udało się w tych drzwiach wyrąbać takie otwory, że można było wyjść, to ludzie zaczęli uciekać. Ale teraz pojawił się następny problem. Następny problem pojawił się taki, że przecież mamy zamknięte bramy więzienia, prawda? Gdzieś tam była jakaś otwarta furtka. No i proszę Państwa, powiem tak, do dzisiaj nie wiemy, prawda, ilu tych więźniów tak dokładnie uciekło. Ta pierwsza grupa z Mąckiego to jest ta, która przetrwała pod trupami, to co Państwu mówiłem, bo tamten mord został jak gdyby w pierwszej fazie zakończony. Natomiast tutaj oblicza się, że z tych brygidek zdołało uciec 220 do 362 więźniów. Proszę pamiętać, że tutaj jak gdyby działało jak gdyby wiele elementów. Po pierwsze tak, szczęście mieli ci, którym te cele otworzono wcześniej. Druga rzecz, no kwestia osobistej odwagi, prawda? Jan Łopuszański i Bronisław Szklarczyk zdecydowali się na ucieczkę. Ale dwóch ich kolegów się nie zdecydowało i ci, którzy uciekali, wybiegli na ulicę i dosłownie za chwilę pod tym więzieniem pojawiły się jakieś wojska pograniczne i zaczęły strzelać, zaczęły otaczać to więzienie. To jest dosłownie moment. My nie wiemy dokładnie, ile ten moment trwał, ale proszę pamiętać, to jest tutaj wciąż jeszcze, no, zakładając na tych brygidkach, to jest jeszcze około 3000 ludzi, prawda? Jak te 3000 ludzi mam naraz wyjść i, prawda, jak pootwierać w krótkim czasie wszystkie cele? To jest niemożliwe. Na przykład Zdzisław Teliczek, to jest bardzo ciekawa postać, prawda? Bardzo długo żył, on przeżył ten mord na brygidkach. On opisywał coś takiego, że, prawda, że on już jak gdyby schodził po schodach i nagle więźniowie się zaczęli cofać. Dlaczego się zaczęli cofać? Bo te wojska pograniczne weszły na teren więzienia i zaczęły strzelać. Więc padły trupy na podwórzu i więźniowie automatycznie. I teraz wytwarza się taka ciekawa sytuacja, proszę Państwa, dlatego że to nie są te same wojska. Widać było nawet, że to były wojska pograniczne, no miały trochę inny mundur. I mało tego, NKWD wywiozło akta, więc trzeba, prawda, przeprowadzić powtórną jak gdyby, no, zebrać informacje o więźniach. Oczywiście NKWD, prawda, terroryzuje tych więźniów, prawda, tam zapędza ich do cel, prawda, przez te dziury, prawda, bije ich, każe im leżeć twarzą do ziemi, prawda, no i tam mija parę godzin, przychodzą NKWDziści i rozdają karteczki. Rozdają te karteczki i każdy ma tam napisać, prawda, imię ojca, imię i nazwisko, imię ojca, prawda, tam data urodzenia i ma wpisać, z jakiego paragrafu został zasądzony. Oczywiście nie wszyscy byli zasądzeni. Proszę o tym pamiętać, że cała masa ludzi złapanych już na ulicach, bo niestety to wystąpienie nacjonalistów ukraińskich spowodowało, że Sowieci uderzyli na ośle, bo oni stłumili to powstanie ukraińskie, jeśli możemy to nazwać powstaniem, w ciągu 24 godzin. Natomiast wtedy strzelali do okien, strzelali do niewinnych ludzi, zabijali niewinnych ludzi. Prawda? Jak kogoś złapali z bronią, to od razu kula w łeb. Prawda? Ale jak kogoś złapali na ulicach, to tak samo, to go aresztowali, prawda? Wystrzelali do Armii Czerwonej. Prawda? Bo gdzieś wystarczy, że gdzieś padły strzały. I niewinni ludzie wędrowali do więzień. I teraz co się dzieje? Dostają ludzie te karteczki i powstaje dylemat. Napisać prawdę czy nie napisać prawdy? Prawda? Jedni się boją, więc piszą prawdę, a drudzy, tak jak na przykład Teliczek, no miał jakiegoś tam kolegę, wiedział, że on jest, prawda, że jego tam na terenie okupacji sowieckiej nie ma, no to nie podał, że jest Zdzisław Teliczek, tylko wpisał, że się nazywa tam Sokołowski, prawda? I wiedział doskonale, że jak poda paragraf polityczny, to jest gorzej. A on podał paragraf 50/80, ta szeptanka, powiedzielibyśmy, propaganda kontrrewolucyjna. I opisuje coś takiego, że, bo to było zrobione tak, że rozdano te kartki, później idą NKWDziści, prawda, zbierają te kartki, no i ten NKWDzista tak wziął tą jego kartkę, a on tak bardzo młodo wyglądał, nie? I tak popatrzył na niego, szeptanka kontrrewolucyjna, tak mu pogroził palcem.
I proszę Państwa, okazuje się, że to paradoksalnie ta powtórna ewidencja więźniów miała ogromne znaczenie. Dlatego, że bo kto napisał prawdę, to nie przeżył. Prawda? A ci, którzy, no przykład inny, na przykład Kazimierz Barszcz, który był później zaangażowany w Lwowską Armię Krajową, podał jakiś tam paragraf pospolity i tego 24 czerwca część tych więźniów, którzy podali paragraf pospolity, po prostu jest kilkaset osób. Sowieci wypuścili z tego więzienia. Wypuścili z tego więzienia. Kto się przyznał, kto podał paragraf polityczny, to nie miał szans na przeżycie. Nie miał szans na przeżycie. Proszę Państwa, co się dzieje dalej? Co się dzieje dalej? No właśnie, i teraz już Sowieci mają świadomość, że przy takiej ilości więźniów, żeby zdążyć ich z likwidacją, żeby ich zabić, muszą sięgać po coraz drastyczniejsze metody. To zdjęcie, które Państwo widzą tutaj, prawda, ono pokazuje już więzienie Brygidki jak gdyby po wkroczeniu Niemców. Dlatego, że proszę pamiętać, że ostatnim akordem pobytu Sowietów w tym więzieniu było podpalenie tego więzienia. Podpalenie tego więzienia. Niektórzy twierdzą, że to więźniowie sami podpalili, prawda, żeby zniszczyć akt, ale prawdopodobnie to był ostatni akt terroru w stosunku do tych więźniów, podpalenie tego więzienia. Proszę Państwa, no właśnie, i teraz jest sytuacja taka. 25 czerwca w Moskwie zapada zbrodniczy rozkaz, który mówi wyraźnie: więźniów skazanych za działalność kontrrewolucyjną rozstrzelać, pospolitych zwolnić, bierzeńców wywieźć na wschód. I teraz macie Państwo tak, mimo że już trwa rozstrzeliwanie, to jeszcze proszę zwrócić uwagę, od 24 czerwca już mamy rozstrzeliwanie. Bo to wygląda tak, że później, jeszcze nie powiedziałem tego, jak NKWD-ści wzięli te kartki, to później przywoływali więźniów z cel i kazali jeszcze raz powiedzieć to samo, żeby było jasne, że więzień nie skręcił, że więzień nie skłamał. I teraz proszę Państwa, na podstawie tych kartek zaczyna się rozstrzeliwanie, czyli to było bardzo metodycznie zrobione. Bardzo metodycznie zrobione. Czyli najpierw patrzą, taki paragraf taki, to z tej celi na przykład 5, z tej celi 4, z tej celi tyle i tak wyprowadzono. I co z tymi ludźmi robiono? W więzieniu na Brygidkach w sposób dramatyczny. Sprowadzono tych ludzi na podwórza. Wielu ludzi, to jest coś zdumiewającego, ale proszę Państwa, ludzie byli przekonani, że w najlepszym razie, no bo inne warunki, prawda, idziemy na wolność. Albo z kolei w więzieniu za Marstynowskim, a to wywiozą nas do Rosji. Ludziom do głowy nie mogło przyjść, chociaż w więzieniu zamarstynowskim to wyglądało może trochę jeszcze inaczej, prawda? Ale na Brygidkach tych ludzi sprowadzano na podwórza i nagle obrzucano ich granatami, otwierał się ogień z karabinu maszyny, masakra. Później te ciała, prawda, znoszono do piwnic, tam je umieszczano, a na koniec, kiedy już, prawda, w tych piwnicach też tego miejsca było mało, czy nie było czasu, to NKWD-ści wykopali dół na terenie więzienia i te ciała ukryli. Proszę zwrócić uwagę. 25 czerwca, jeszcze już trwa rozstrzeliwanie, a tego samego dnia jeszcze prokuratura obwodu lwowskiego przegląda te wszystkie sprawy. Tu macie Państwo te paragrafy, proszę zwrócić uwagę, jak się pojawia często paragraf numer 54, jak się pojawia często, prawda, czyli ta kontrrewolucja. I typuje do rozstrzelania ponad 2200 więźniów. Jakbyście Państwo popatrzyli, bo to są dokumenty, które są obecne na stronie więzienia przy ulicy Łąckiego, to bardzo istotny jest ten wpis, bo to jest podpis prokuratora obwodu lwowskiego Kalitonowa. On tu jest napisane: rozstrzelać jak wrogów narodu. Rozstrzelać jak wrogów narodu. Straszne słowa. Proszę Państwa, przebieg zbrodni w czterech więzieniach. Możecie Państwo zobaczyć. Tutaj te 108 osób. Tutaj nie mamy, tu praktycznie chyba w żadnym z więzień, z wyjątkiem na Łąckiego, gdzie organy NKGB podjęły decyzję, że należy i tutaj w tej pierwszej fazie, to jest też, można powiedzieć, takie zagadnienie. Inaczej zachowały się organy NKGB. One jak gdyby przystąpiły do realizacji tej zbrodni ludobójstwa od razu, a od 24 czerwca do tego więzienia trafiali już ludzie, których złapano na ulicach. Proszę Państwa, jak później popatrzymy, no bo później, kiedy wkraczają już Niemcy, prawda, kiedy najpierw ludność, prawda, jak już było wiadomo, że Sowieci się wycofują, choć jeszcze byli na ulicach, to prawda, ludność ruszyła do więzień, prawda, w jedno więzienie tam rozbijali ukraińscy nacjonaliści, czyli milicjanci, w drugim przypadku dr Józef Aleksiewicz, obrońca Lwowa z 18 roku, obrońca Lwowa z 39 roku, po prostu to był lekarz, zebrał, prawda, tam grupę lekarzy, prawda, i poszli rozbijać więzienie na Zamarstynowie. Poszedł rozbierać więzienie na Zamarstynowie. W innym przypadku, na Brygidkach, ludność cywilna, Polacy i Ukraińcy. Ale teraz, żebyście Państwo zrozumieli, o co chodzi. Gdzie rozpoznawano najwięcej ciał? W tych dwóch więzieniach,
Zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że jeżeli rozszalano kogoś tutaj, to proszę zwrócić uwagę, ten proces rozkładu, niestety proces rozkładu ludzkiego ciała idzie bardzo szybko. Natomiast na Łąckiego byli ludzie złapani na ulicach i tutaj stosunkowo rozpoznano dużo osób, prawda, bo ten proces rozkładu nie poszedł tak daleko, a tutaj, ponieważ rozszczeliwano do końca, to też ten proces rozkładu, prawda, nie był tak posunięty jeszcze daleko. Proszę Państwa, to w jaki sposób likwidowano więźniów, zabijano, no, jest jednym wielkim okrucieństwem. Aha, tu jest jeszcze jedna rzecz. Takim punktem apogeum jest ten dzień, kiedy rozszczelano w włoskich więzieniach około 1800 osób. Te dwa dni, prawda, to jest rozszczeliwanie więźniów na potęgę, prawda, sięganie po coraz drastyczniejsze metody. Właściwie już można powiedzieć odtąd. Teraz, proszę Państwa, tak, to zobaczcie Państwo, jak mamy, to prawda, w tym pierwszym okresie, prawda, do ucieczki NKWD rozszczeliwano w celach lub piwnicach, prawda, albo tak jak na Łąckiego, to co powiedziałem, w więzieniu NKGB masakrowano tych ludzi w celach. I to jest jak gdyby ten pierwszy okres. Natomiast co mamy później? W więzieniach na Łąckiego, na Zamarstynowie czy na Jachowicza rozszczeliwuje się tak, albo pojedynczo w celach lub piwnicach, a na przykład na Zamarstynowie, co ciekawe, wyprowadzono nawet ludzi, czyli na dziedziniec, czyli właściwie można powiedzieć miejsce publiczne i też ich rozszczeliwano. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, na Brygidkach mamy to masakryczne, prawda, kolejne grupy więźniów, prawda, bo to wyglądało tak, że wyprowadzano więźniów, prawda, rozszczelano, zebrano ciała i następna grupa więźniów, i następna, jak maszyna śmierci, prawda? Na Brygidkach, na Jachowicza mieliśmy do czynienia z zamurowywaniem więźniów. Niewielka grupa tych ludzi przeżyła, proszę Państwa, niewielka grupa tych ludzi przeżyła. Na przykład tych akurat ludzi uratowali Niemcy, bo oni odmurowali, otworzyli te, prawda, zamurowane tam piwnice czy cele. I to, co powiedziałem jeszcze na koniec, podpalenie więzienia na Brygidkach. Proszę Państwa, no właśnie, ofiary zbrodni. To jest właściwie powielenie tego, gdybyśmy popatrzyli na listę katyńską. Proszę zwrócić uwagę, ze strony Polaków, elity, policja państwowa, urzędnicy, funkcjonariusze Straży Granicznej, oficerowie, żołnierze Wojska Polskiego, dyrektorzy, urzędnicy, prawda, księgowi, pracownicy muzeów, pracownicy naukowi, inżynierowie, prawnicy, lekarze, nauczyciele, duchowni, działacze harcerscy, prawda, polityczni, religijni, społeczni, spółdzielczy. Mamy dziennikarze, publicyści, posłowie na Sejm, prawda, sportowiec się znalazł, prawda, lekkoatleta Pogoni Lwów, Karol Becker. Prawda, to on wyrył taki napis, ratuj Boże, bośmy niewinni, prawda, Karol Becker. Popatrzcie Państwo, legioniści, obrońcy Lwowa, prawda, z tego roku, uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej. Dalej, członkowie tej konspiracji, która działa pod Sowietami, prawda, czyli konspiracja harcerska, ZWZ, wyzwolenia. I znowu Ukraińcy, prawda, znowu żołnierze ukraińscy z tych wszystkich formacji, prawda, czyli z Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, czyli ukraińscy Strzelcy Siczowi, ukraińska Halicka czy Galicyjska Armia i z kolei z Armii Petlury. Członkowie nacjonaliści ukraińscy, członkowie OUN. Później dalej, ale zdarzali się też, no wiadome, jak łapano żołnierzy Wehrmachtu, na przykład w szpitalu na Łyczakowie Sowieci zastrzelili trzech żołnierzy Wehrmachtu. Proszę zwrócić uwagę, to jest też złamanie konwencji genewskiej, prawda? I na przykład żołnierze Armii Czerwonej oskarżeni o zdradę, prawda? Się komuś zarzucono, prawda, że nie wiem, współpracował z wrogiem, prawda, czy zdradził, no to kula w łeb. Najmłodszy, proszę Państwa, Polak, Witold Marcichowski, 13 lat. Za co tego chłopca można było zastrzelić? Najstarszy rozszczelany miał 78 lat, to był Ukrainiec. I to, co powiedziałem, na ulicach też ginęły, proszę Państwa, przypadkowe osoby. Idąc dalej, może parę słów o tych ofiarach. Proszę Państwa, ta pierwsza postać to jest harcerka, zresztą działaczka narodowa Kazimiera Jagniewska. Ona w chwili śmierci miała 26 lat. Jej ojciec Jan Jagniewski był obrońcą Lwowa. Tak do końca nie wiemy, w jakich okolicznościach ona została aresztowana. W każdym razie została aresztowana już po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. Tu się podaje trzy wersje, dlatego że ona była działaczką harcerską, prawda, te dziewczyny, które ona prowadziła, prawda, w swoim zastępie, czy prawda, była później drużynową już, prawda, bardzo ją szanowały, bardzo ją lubiały, wręcz można powiedzieć, wzorowały się na niej. I proszę Państwa, są trzy wersje. Jedna wersja jest taka, ponieważ ona była działaczką Stronnictwa Narodowego, czy związana ze Stronnictwem Narodowym, mieszkała na ulicy Janowskiej, że ją wskazali Żydzi mieszkający na tej ulicy. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Według mnie najbardziej prawdopodobna jest wersja trzecia. Wersja numer dwa mówi, że no, bo rzeczywistością sowiecką były kolejki, więc tam jakiś żołnierz sowiecki się awanturował, a to już było po wybuchu wojny, już było wiadomo, że Niemcy idą i ona miała do któregoś z tych żołnierzy sowieckich powiedzieć, jak to dobrze, że już sobie idziecie. No i została aresztowana. Natomiast trzecia wersja jest taka i według mnie jest najbardziej prawdopodobna, dlatego że wraz z nią aresztowano grupę harcerek.
grupę harcerek. Wśród nich, proszę Państwa, na przykład Danutę Bochenek, później Reginę Jurewicz, później Julię Podwińską, te, które przeżyły. Większość z nich nie przeżyła, ale czy przeżyły? I teraz trzeba znaleźć klucz, dlaczego część przeżyła, a część nie przeżyła. Proszę Państwa, klucz chyba leży w tym, że przesłuchiwano te dziewczyny, oczywiście zarzucano im, jak to, proszę pamiętać, że jeden i drugi zarzut był bardzo niebezpieczny, ale drugi jeszcze bardziej. Pierwszy zarzut mówił, że one należały do Zbrojnego Związku Harcerstwa Polskiego. Ona, znając jej charakter, na pewno w podziemiu była. Ale drugi zarzut to był wyrok, bo oskarżano je o szpiegostwo na rzecz Niemiec. I na przykład Regina Jurewicz, z którą miałem okazję rozmawiać, on pewnie nie żyje, 95-6 lat, a może więcej, ona w domu opieki mieszkała pod Warszawą w Świdrze, mówiła coś takiego, no zresztą później opisała w liście też, że mówi, że jak ją wezwano, była taka salka, prawda, stół, no i zarzucano jej szpiegostwo. Ona powiedziała tak, prawda, wygłosiła taką mowę, ona powiedziała, że dla nas Polaków zawsze pierwszym wrogiem byli Niemcy. Pierwszym wrogiem, że nigdy bym dla nich nie pracowała, czyli nie szpiegowałaby na rzecz Niemców. I proszę Państwa, dano jej papier do podpisania i prawdopodobnie ocalały te trzy dziewczyny, które tego papieru nie podpisały. Ona powiedziała, że ja muszę to najpierw przeczytać. NKGBiści w więzieniu na Łódzkiego nie mieli na to czasu. I te dziewczyny, które nie podpisały, tych nie wyprowadzili na śmierć. Prawdopodobnie te, które podpisały, niestety Kazimiera Jagniewska też zostały skazane na śmierć. Później jej ciało, proszę Państwa, zostało rozpoznane przez rodzinę. Zresztą, no, bo tam jest zasada taka, kiedy 28 czerwca rano ostatnie oddziały NKWD, czy załoga NKWD, czy NKGB, jednej i drugiej, zresztą w zupełnym porządku, to jest też dobre pytanie, co spowodowało, że w tych więzieniach nie rozszczelano wszystkich więźniów, bo nie wszystkich więźniów rozszczelano, to Państwu za chwilę wyjdzie. Prawda? I teraz jest rzecz, kiedy te oddziały opuszczają Lwów, to właściwie to wygląda tak, że najpierw, proszę pamiętać, że to jest 28 czerwca, to jest sobota, a Niemcy wkraczają do Lwowa dopiero rankiem 30 czerwca, czyli w poniedziałek. I teraz pierwsi ruszają do więzień lwowiacy, to oni otwierają te więzienia, na przykład w więzieniu na Jachowicza więźniowie uwolnili się sami. W więzieniu na Brygitkach, prawda, te cele rozbijali Polacy i Ukraińcy. Na przykład na Łąckiego z kolei ci nacjonaliści, czy tam milicjanci ukraińscy, samozwańczyni milicji ukraińskiej. Oni z kolei. I teraz, proszę Państwa, jest sytuacja taka, że wieść o tym, że w więzieniach dokonało się masowe morderstwo, się rozchodzi. Prawda? I później, szczególnie jak przyszli Niemcy, bo oni to nagłośnili, prawda, to tysiące ludzi ruszało do więzień. Dlaczego? Bo tak, jedni dlatego, że poszukiwali tam swoich bliskich. A drudzy dlatego, że po prostu ciekawość, prawda, co tam się takiego stało. I teraz, proszę Państwa, w jej przypadku to było tak, że przyszli jej bracia, dwaj bracia i bardzo łatwo ją znaleźli. Dlatego ona prawdopodobnie została rozstrzelana chyba już ostatniego dnia, albo w nocy z 27 na 28, bo ona praktycznie, powiem tak, ciało nie było rozłożone, po drugie leżała na górze trupów. Praktycznie jedynym śladem tego, że została zabita, była krew wyciekająca jej z ucha. Czyli prawdopodobnie strzał do niej oddano z boku, tutaj. No i oczywiście ją zabito. I teraz ci bracia, które odnaleźli jej ciało, to najpierw wzięli to ciało i je wsadzili do... No, wykopali dół na terenie tego więzienia i przykryli kocem i ją pochowali prowizorycznie. A później, kiedy zorganizowali trumnę, prawda, kiedy tam przyszła jeszcze z nimi harcerka Julia Podwińska, to po prostu przyszli do niej. No i proszę Państwa, no, włożyli ją do tej trumny, no i trzeba było zorganizować pogrzeb. Ona jest pochowana na cmentarzu Janowskim, ale powiem tak, w tym całym nieszczęściu, w jej przypadku jest przynajmniej to, że ona ma pojedynczy, a nie zbiorowy grób, prawda, że udało się ją zidentyfikować. Ta postać druga to jest Kazimierz Rutkowski, miał 42 lata. To był dowódca jednego z pierwszych oddziałów ZWZ, które powstały pod okupacją sowiecką, natomiast bardzo ciekawa wcześniejsza droga, dlatego że on był legionistą, był ochotnikiem w wojnie polsko-bolszewickiej i studiował na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, proszę Państwa, więc był malarzem, wykonywał cały szereg prac w różnych kościołach. Jego ciała się nie udało rozpoznać, natomiast w jednej z publikacji ukraińskich znalazłem jego zdjęcie. Bo proszę pamiętać, że kiedy więźnia aresztowano, to zgodnie z zasadami więziennymi wykonywano mu zdjęcie tak, tak i tak. Prawda? To jest taka druga rzecz. No, a chociaż to nie jest zdjęcie więzienne. Więc być może jest to zdjęcie z jego dokumentów. Tu jest Kiryło Studyński, wybitny ukraiński slawista, literaturoznawca, prawda, działacz społeczny, prezes NTSZ, czy były prezes NTSZ, czyli Towarzystwa Naukowego imienia Tarasa Szewczenki, profesor literatury Uniwersytetu Lwowskiego. A tu jest
syn Iwana Franki, Petro Franko, który był wojskowym oficerem ukraińskiej halickiej armii, czy galicyjskiej armii, który dowodził, myślę, że dowódcą awiacji ukraińskiej halickiej, czyli był dowódcą lotnictwa. To jest oczywiście, proszę Państwa, reprezentacja tych zabitych. Tych nazwisk jest o wiele więcej. Ja nawet nie byłem w stanie Państwu to znaleźć jakichkolwiek zdjęć, prawda? Bo tak jak powiedziałem, na przykład poseł na Sejm, na przykład Władysław Wójtowicz, później dalej, później ostatnio na przykład wyczytałem, jeden z najmłodszych obrońców Lwowa, Bolesław Tyński, miał 13 lat, prawda? Kiedy poszedł walczyć o Lwów w 1918 roku, prawda? Później aresztowano, jego akurat ciało rozpoznano. Tych ofiar jest o wiele więcej. I tych nazwisk jest o wiele więcej. Na przykład jednym z zabitych w tych więzieniach był Marian Kukiz. To nazwisko musi Państwu coś mówić, prawda? Bo to jest dziadek Pawła Kukiza. A to jest ojciec Pawła Kukiza, Tadeusz Kukiz, który pisał takie serię książek Madonny Kresowe. Opisywał obrazy, które wraz z Polakami, którzy musieli opuścić Kresy Wschodnie, które wyjeżdżały na ziemię zachodnie i w ogóle do Polski, prawda? Do Polski Centralnej, do Krakowa, do Gdańska, prawda? Do Wrocławia, te obrazy. Marian Kukiz jako policjant Polski nie miał szans na przetrwanie. Nie miał szans na przetrwanie, został rozstrzelany, prawda? To jest jego zdjęcie rodzinne. To jest dziadek Pawła Kukiza, Marian Kukiz. Proszę Państwa, byli też tacy, którzy przeżyli, czyli nie zostali wyprowadzeni na rozstrzelanie. To jest też dobre pytanie, czy Sowieci nie zdążyli, czy po prostu zostawili tych ludzi, zresztą niewielką grupę ludzi. I wśród tej grupy było dwóch wybitnych naukowców Lwowa. Jeden to był profesor Roman Ręcki, który miał wtedy 74 lata, a drugi to był profesor Adam Sołowi. Ostatnio natrafiłem na tą informację i to dosłownie jest wzmianka we wspomnieniach bodajże chyba kogoś, kto znał tą rodzinę. W więzieniu przebywał profesor Adam Sołowi i jego córka Wanda Miłsowicz. I okazało się, że to jest niewielka wzmianka, że oni byli w tym więzieniu i przeżyli. Ale co z tego, kiedy później przychodzą Niemcy i 4 dni później ci ludzie tracą życie na Wzgórzach Wóleckich. Przeżyli, prawda, zbrodnie Sowietów, to zostali rozstrzelani na Wzgórzach Wóleckich przez Niemców. Dwóch wybitnych polskich profesorów. Ciekawa historia tych, którzy byli tacy, którzy ocaleli, ale wkrótce zmarli. To jest właśnie poseł na Sejm Władysław Wójtowicz. On właściwie z tego więzienia na Brygidkach to się wyczołgał, nie miał siły wyjść, ale ktoś go rozpoznał, bo był postacią rozpoznawalną we Lwowie, wsadził go na wózek i go zawiózł pod podany adres, czy wiedział, gdzie profesor, wiedział, gdzie on mieszkał. Proszę Państwa, on na skutek przeżyć, które miał w więzieniu, po jakimś czasie zmarł. Natomiast to jest Leopold Ungeheuer. Szczęśliwie wtedy Sowieci nie rozstrzelali grupy harcerzy, Artur Feja, Aleksander Szczęścikiewicz. Właśnie Ungeheuer był jednym z tych, którzy przeżyli, ale niestety tylko... już powiem, co się z nim stało. Jego uratowało nazwisko. Dlatego, że jak ci więźniowie leżeli na tej ziemi, prawda, i Sowieci przychodzili, żeby ich rozstrzelać, to nie mogli wymówić jego nazwiska. Nawet jakbyście Państwo wzięli te akta, które widziałem tam na Łąckiego, prawda, czy z Łąckiego, to nie potrafili przetłumaczyć, bo miał nazwisko, prawda, takie, no, powiedziałbym, trochę z języka niemieckiego. I oni go nawet wpisywali, tłumacząc Ungeheuer. I przychodził żołnierz, no, żołnierze sowieccy niekoniecznie byli święcie uczeni, prawda, więc przychodził i no, Ungeheuer, no nie? A on był honorowy, chciał się podnieść, a kolega go czas mówi, Poldek, przecież to nie twoje nazwisko, mówi, nie podnoś się. I dzięki temu, Państwo rozumiecie, bo to był jeden z, na przykład Teliczek, który przetrwał, mówił tak, jak przyjdą i wywołają to nazwisko, które on sobie przyjął, prawda, Sokołowski, to mówi, ja się nie przyznam. Na przykład jeden z Ukraińców przetrwał dlatego, że raz przyszli, a on powiedział, nie ma tu takiego, a drugi raz przyszli, mówi, już go wyprowadzono. Mówi, nie ma tu takiego, że już go wyprowadzono. A drugi raz, jak przyszli, i chyba NKWD zadał jemu pytanie, to on mówi, a moją teczkę zabrał ktoś z NKWD. W każdym razie, proszę Państwa, kombinowanie w tym przypadku było kombinowaniem na wagę życia. No właśnie, i co z Ungeheuerem? Więc on, proszę Państwa, przeżył, natomiast miał odbite nerki. I po prostu tam się wdarło jakieś zakażenie. Zresztą to jest historia, którą usłyszałem od żyjącej jego córki, pani Krystyny Mietelskiej, która mieszka w tym. Ungeheuer Mietelska, która mieszka w Krakowie właśnie i udzieliła mi tej informacji. Zmarł, ma osobny grób na cmentarzu Łyczakowskim. Ze względu na przeżycia więzienne, prawda, jego zdrowia nie udało się już uratować. I teraz jeszcze taka jedna rzecz, żebyście Państwo wiedzieli, jaka jest psychologia więźnia. To jest też ciekawe. To opisywał bodajże jeszcze jeden harcmistrz, Leopold Adamciuk, który też przeżył. Opisuje taką sytuację,
że wśród tych Polaków, Ukraińców był jakiś rosyjski więzień, prawdopodobnie jakiś NKWD-ista. No i prawda, jak zaczęło się to rozszczeliwanie, no, czy to, przepraszam, to wyprowadzanie, bo więźniowie nie zorientowali się od razu, to prawda, Polacy, Ukraińcy byli przekonani, a to nas, prawda, wyprowadzają nas na wolność. No i przyszli, ten, prawda, wyczytali jego nazwisko, on się nie przyznał. No i zadali mu, prawda, jak NKWD-ści poszli, no bo go nie wyprowadzili go, no bo się nie przyznał. Pytają go, czemu się nie przyznałeś? A on mówi, moje dzieło, czyli moja sprawa. Przyszli drugi raz, wyczytali jego nazwisko, on się ponownie nie przyznał. No i wtedy ci więźniowie już nastąpili na niego, a mówi, wydurnie, mówi, wy myślicie, że oni was wyprowadzają na wolność, oni was na rozszczelanie biorą. No bo był to NKWD-ista, to wiedział, z czym ma do czynienia. Za trzecim razem nie udało mu się już życia uratować, dlatego że przyszedł jakiś pogranicznik, który go znał i go wskazał. Go wyprowadzili na rozszczelanie. Proszę Państwa, trzeba kończyć. Uratowani, jest kilka grup uratowanych. Pierwsza duża grupa uratowanych to są ci, których wywieziono szczęśliwie na wschód 22, 23 i później ta ostatnia, najmniejsza grupa tych pierwieszczyków, prawda, 26. To jest 1675 osób, czyli całkiem spora grupa, bo to jest około 30 parę procent. Dalej, duża grupa zwolnionych tych jako więźniów pospolitych, 414 osób. Prawda, to są ci, którzy, no, jak to się mówi, albo rzeczywiście mieli paragrafy pospolite, albo podali paragraf pospolity i wiedzieli, co robili. Trzecia grupa to są ci, którzy uciekinierzy z więzień wtedy, kiedy NKWD i NKGB opuszcza te więzienia na tych kilka czy kilkanaście godzin i ci drudzy, których NKWD czy NKGB po prostu nie zabiło i którzy albo sami wyszli z więzień, albo po prostu zostali oswobodzeni przez ludność Lwowa, albo też, jeśli byli gdzieś zamurowani, to przez wkraczających Niemców. Później, proszę Państwa, była taka ciekawa grupa, którą Niemcy prawdopodobnie, bolszewicy chcieli wywieźć i nie wiadomo dlaczego. Nie wiem, czy ich nie dopchali do tego pociągu. Zostawili około 40 osób na dworcu towarowym czerniowieckim. I później już, ponieważ już nie było, to prawdopodobnie jest ta grupa, być może, nie wiem z której, w każdym razie, później tych więźniów już nie wywieziono. I później, jak przyszli Niemcy, to ich uwolnili kolejarze. No bo to było na dworcu kolejowym. Zwróćcie Państwo uwagę, uratowani to jest 2650 osób, czyli około 47%. Natomiast liczba rozstrzelanych to jest, można powiedzieć, prawie z całą pewnością około 3000 ludzi. Ogromna martyrologia, ogromna tragedia, prawda, ogromne nieszczęście Lwowa. Ciekawe są postacie tych uratowanych też. To jest legendarny duszpasterz Lwowa po II wojnie światowej, ojciec Rafał Kiernicki. Natomiast w jego przypadku do aresztowania jego doszło właśnie wtedy, kiedy wybuchła ta rebelia ukraińska. On to był franciszkanin, no i tam był ogród i gdzieś tam padł jakiś strzał jakiegoś Ukraińca. No więc NKWD-ści wkroczyli do klasztoru, prawda, no i prawda, no, przeprowadzili rewizję oczywiście, no i zapytali, kto tu jest przełożonym. Przełożonego akurat nie było w klasztorze, więc jak gdyby drugi rangą był ojciec Rafał Kiernicki, nie musiał tego mówić, ale powiedział, że on jest przełożonym, a on był tak naprawdę jednym z wykładowców w seminarium duchownym, no i został aresztowany. Ale proszę Państwa, to jest jeden z tych, którego więzieniu na Brygidkach nie wyprowadzono na rozstrzelanie. Tu jest bardzo ciekawa historia. Ta pani zmarła w Warszawie jakoś w latach 90. To jest Wanda Osowska, kurierka ZWZ. Oczywiście, ponieważ ją złapano przy przekraczaniu granicy, to w czasie śledztwa była bita. Natomiast ona opisuje taką sytuację, że ją dano do celi, gdzie były same Ukrainki. To trzeba oddać sprawiedliwość tym Ukrainkom, że były bardzo solidarne. Bo proszę pamiętać, że w więzieniach to różnie bywało. Prawda, donoszono na siebie, później, prawda, ludzie się różnie zachowywali. Natomiast te Ukrainki, one zachowały się w taki sposób, że bardzo ciekawie, prawda, że na przykład jeżeli ktoś przychodził nowy, to prawda, przesuwano, no Państwo rozumiecie, cele były przepełnione. Na pryczach nie wszyscy się mogli zmieścić, prawda, najgorsze miejsce to było koło tej paraszy, czyli tam, gdzie ludzie się załatwiali przez ten cały dzień. Ale tam pilnowano tego, nie było lepszych i gorszych. Zająłeś miejsce, to się przesuwałeś. Ktoś wybywał z tej celi, to się przesuwałeś. Ktoś dochodził, to był za tobą. Druga rzecz. Odmawiano zawsze modlitwy w tej celi. Trzecia rzecz. Jak na przykład kogoś wzywano na przesłuchanie, to te dziewczyny zdejmowały te ubrania, co miały, i jak gdyby ubierały tą drugą. Ona na przykład, proszę Państwa, świetnie sobie poradziła w czasie przesłuchania. Dlaczego? Bo one jej powiedziały, słuchaj, jak cię będzie bił NKWD-ista, to krzycz.
No to sobie Państwo wyobraźcie, on ją zaczyna bić, a ona krzyczy w niebogłosy, nie? A ten kowadzista nie umie sobie poradzić. To też jest coś takiego, mężczyzna bije kobietę, prawda? Mężczyzna bije kobietę, nie? Ale ten, prawda, że no kobieta krzyczy, no to prawda, no ile ją może prać jeszcze, nie? Ile ją może prać, prawda? A to był, one ubierały te dziewczyny we wszystko, co miały. I w tym czasie, kiedy ona była przesłuchiwana, czy któraś z tych dziewcząt, to one się wtedy modliły za nią w celi. I sytuacja jest taka ciekawa, że w pewnym momencie przychodzą NKWD-ziści i wszystkie te Ukrainki mówią, wyprowadzają. I one są głęboko, te Ukrainki, przekonane, że one idą na wolność. Że one idą na wolność, prawda? A ona, nieświadoma tego, co się z tymi Ukrainkami stanie, prawda, tam wzywa raz NKWD-stę, mówi, a ja, mówi, dlaczego ja nie zostałam wyprowadzona? A mówi, poczekaj, niemnożko pójdziesz, niedługo pójdziesz. I na szczęście jej nie wyprowadzili, prawda? Na szczęście jej nie wyprowadzili, więc ona nie była świadoma tego. Ona opisuje coś takiego, to jest też, wiecie Państwo, bardzo dla niej trudne było, ale ona mówi, niech się już stanie, co chce, mówi, nienawidzę Niemców, mówi, ale być może ratunek przyjdzie właśnie z nimi, prawda? Że ona nie mogła tego psychicznie wytrzymać, natomiast zrozumiała, co się stało, jak w pewnym momencie usłyszała, proszę Państwa, jak, prawda, wybuch broni, granatów, strzały karabinów maszynowych, prawda, zrozumiała, że te dziewczyny zostały zmasakrowane tam na tym dziedzińcu tego więzienia. I teraz jeszcze jedna rzecz, żebyście Państwo wiedzieli, że później, kiedy te więzienia otwierano, to między innymi dzięki niej ona rozpoznała te dziewczyny i umieszczono kartki, prawda, że z imionami i nazwiskami. Ten postać to jest właśnie Zdzisław Teliczek, też ciekawa postać, miał chyba ponad 90 lat, jak jeszcze uczestniczył w jakichś teleturniejach telewizyjnych w Polsce. I kiedyś zdumiał, prawda, zdumiał prowadzącego, powiedział mu, że na niego był wydany wyrok śmierci, nawet miał dokumenty przy sobie, miał jakiś odpis pewnie z ukraińskiej prokuratury. Proszę Państwa, jemu się udało, dlatego że, no właśnie, no dlatego że podał ten paragraf 50/80. Szeptanka, prawda, czyli propaganda komunistyczna. I był tak, proszę pamiętać, to było bardzo metodycznie robione. Z tej celi trochę, a tych później skupiano i koniec końców nie został rozstrzelany. Zdzisław Teliczek. Wkroczenie Niemców do Lwowa. Niemcy postanawiają z tej zbrodni zrobić użytek propagandowy, proszę Państwa, więc tam była zasada taka, że prawda, przede wszystkim powołali komisję lekarską, która przeprowadzała bardzo rzetelnie ekshumację, ale druga rzecz, postanowili nagłośnić te... Widzicie Państwo, są zdjęcia, prawda, jak Lwowianie witają. Po prostu nie są tylko sami Ukraińcy. Nie są sami Ukraińcy, choć głównie Ukraińcy. Wojsko niemieckie, prawda, że się lepiej prezentowało. A po drugie, proszę pamiętać, no, Lwowiacy nie mieli tego doświadczenia, które myśmy mieli do 1941 roku na terenie, prawda, Generalnego Gubernatorstwa. Prawda? Oni nie mieli tej wiedzy jeszcze na ten temat. Dla nich diabeł był strawniejszy od Sowietów. I proszę Państwa, Niemcy otwierają te więzienia, no i tak to wygląda, prawda, to jest, prawda, tu jest akurat więzienie na Brygidkach, z tego co pamiętam, to jest chyba więzienie na tym, albo chyba też na Brygidkach, tylko z drugiej strony, prawda, do tego, żeby te ciała trzeba wyjąć i proszę Państwa, Niemcy kierują zemstę, bo wiadomo, ludność jest wzburzona, prawda, oskarża się o NKWD, natomiast Niemcy bardzo umiejętnie kierują tą zemstę na Żydów. Bardzo umiejętnie, prawda? I efekt jest taki, że we Lwowie zaczyna się pogrom, w którym uczestniczy milicja ukraińska, uczestniczą Niemcy, tych Żydów się wyciąga, pędzi się ich, masakruje, bije do tych więzień. Ich zadaniem jest wyciąganie tych ciał, prawda, ich obmywanie. To jest tak zwany pierwszy pogrom lwowski. No i proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę, prawda, że no, tutaj jak gdyby, tutaj na tą sytuację, można powiedzieć, tutaj chyba nikt nie był w stanie przejść wobec tej zbrodni obojętnie. Na przykład Niemcy robili coś takiego, że obowiązkowo mieli te więzienia zwiedzać żołnierze Wehrmachtu. No i opisuje jeden z nich, mówi, na dziedzińcu leżały ciała mężczyzn, przepraszam, jeden z nich. Kiedy dojechaliśmy na miejsce, zaczęto akurat wydobywać pierwsze ciała, niemożliwe do zidentyfikowania, spalone ludzkie mięso. Zabitych rozłożono na dziedzińcu w rzędach, wpuszczano członków rodzin pomordowanych, aby ich mogli rozpoznać. Tych scen nie da się opisać. Coraz to z oparów potwornego smrodu wyłaniała się jakaś Polka czy Ukrainka, podchodziła do mnie płacząc i krzycząc, aby pokazać mi zdjęcie syna lub męża. Nagle zobaczyłem, jak obok mnie przewraca się porucznik Węck, oficer odważny i z doświadczeniem wojennym. No to nie było, proszę Państwa, nie było silnych. Byli tacy ludzie, którzy na przykład nie byli w stanie sami iść do więzień, wiedzieli, że tam był syn na przykład, czy ktoś. I na przykład, jak na przykład matka poszła do więzień, to później parę dni nie była w stanie ani jeść, ani mówić, po prostu nie była w stanie funkcjonować. Tysiące ludzi szło do tych więzień, żeby zobaczyć, proszę Państwa, i tych rozpoznań niestety było bardzo mało. Ta pierwsza akcja rozpoznań trwa od 30 czerwca i 5 lipca, ponieważ jest to lato i ciała się zaczynają szybko rozkładać. Niemcy ze względów sanitarnych, proszę Państwa, zamykają. Bo pamiętajcie Państwo, że to rozpoznanie było w więzieniu na Łąckiego, na Brygidkach i na Zamarstronie. To więzienie na Jachowicza było zamknięte.
I ta akcja rozpoznawania to jest dosłownie 6 dni. Tysiące ludzi przychodzi następnego dnia, więzienia są zamknięte. Niemcy częścią wywieźli na cmentarz Łyczakowski, na cmentarz Janowski i odkładają sprawę do zimy. Tam, gdzie więźniowie byli gdzieś w celach czy gdzieś w piwnicach, to te cele zamurowano. I otworzono je dopiero w styczniu 1942 roku. Także jakbyśmy popatrzyli na tą liczbę tych 3000, to zakładając nawet, że prawda, że w samym lipcu to takich pogrzebów indywidualnych odbyło się tylko 31. Natomiast gdybyśmy popatrzyli całościowo, to kilkadziesiąt pogrzebów zbiorowych. Taki pogrzeb zbiorowy wyglądał tak, że Niemcy ładowali te ciała na ciężarówki, one jechały głównie, bo głównie chowano tych więźniów na cmentarzu Janowskim. Tam były wykopane doły. Właściwie to dwa duże doły, tylko najpierw jeden, później za czas w tej drugiej ekshumacji drugi. Te ciała tam składano i taki zbiorowy pogrzeb, prawda? Kapłan kropił wodą święconą, wieczny odpoczynek. Natomiast pamiętajcie Państwo, że już na samym początku Ukraińcy podejmują próbę zawłaszczenia tej zbrodni. Zresztą dzisiaj na tych upamiętnieniach, gdybyście Państwo popatrzyli, prawda? Na przykład jest pewna dysproporcja, że podaje się liczba Ukraińców duża, no nie wiem skąd oni to wzięli. Wtedy jeszcze w 1941 roku na przykład pogrzeby ukraińskie były wystawne, prawda? No jakiś tam, prawda, karawan, a Polacy no jakąś furę znaleźli, to znaleźli, prawda? Jakąś furę chłopską i mogli pochować. Na przykład przez pewien moment w ogóle nie można było wywieszać klepset w języku polskim, prawda? Jakbyście Państwo patrzyli na te upamiętnienia, które powstawały w 1941 roku, to nie było na nich napisu polskiego, był to napis ukraiński, wieczna im pamięć. Musimy kończyć. To jest więzienie już na Łąckiego, te ciała wystawione. To jest pogrom Żydów tutaj, proszę Państwa, pędzonych do tych więzień, masakrowanych. Przy naprawdę dużym udziale, zwróćcie Państwo uwagę, to jest ubiór ukraiński narodowy. Ukraiński ubiór narodowy. To jest wielki grzech nie tylko Niemców, ale i tej milicji ukraińskiej. Teraz, proszę Państwa, wynik tych ekshumacji, prawda? Ekshumacja w lipcu, później ekshumacja w styczniu. W każdym razie wynik ekshumacji jest mniej więcej taki, to jest prawie 2700. Proszę zwrócić uwagę, Niemcy w przedwojennych polskich maskach. Na terenie więzienia. I wykorzystuje się to propagandowo. Niemcy, na przykład, jest taki nawet film, który pokazuje, prawda, jak wydobywa się te ciała. 20 dziennikarzy zaproszono, nawet z kilku krajów neutralnych. Starano się tą zbrodnię nagłośnić propagandowo, też w celu zradykalizowania własnego wojska, które miało walczyć, prawda, z bolszewikami. Prawda? Ponieważ było to przekonanie, fakt, że w organach NKWD, prawda, jakiś tam procent Żydów, prawda, pracował to... Prawda, źle powiedziane, ale jakiś procent Żydów, prawda, był członkami NKWD, ale proszę pamiętać, że też nie większość, prawda, że jakiś tam, nie wiem, nie było to nawet 10%, można powiedzieć, no. Więc, ale zemstę skierowano na Żydów. Narodowość więźniów w tym jest problem, natomiast te ekshumacje, zwróćcie Państwo uwagę, główne miejsce pochówku to jest cmentarz Janowski, pole 55, na polu pierwszym zrobiono upamiętnienie, tak naprawdę tam nie chowano, na polu 37 i cmentarz Łyczakowski, pole 84. I teraz w więzieniu na Zamarstynowie był taki zbiorowy grób, którego Niemcy po prostu zostawili, znaczy zabetonowali go. Tego grobu w ogóle nie ruszono ani w czasie pierwszej ekshumacji niemieckiej, ani w czasie tej drugiej w 1942 roku. Nie ruszono tego. A później przyszli bolszewicy i możecie sobie Państwo wyobrazić, więc bolszewikom bardzo zależało na tym, żeby zatrzeć ślady o tych zbrodniach. Więc na tym miejscu, gdzie była ta zbiorowa mogiła, zrobiono skwerek. Na skwerku postawiono pomnik Włodzimierza Lenina na terenie więzienia Zamarstynowskiego. Później dalej, te mogiły tam na tych cmentarzach, prawda, tak jak na przykład na cmentarzu Janowskim, ta mogiła, tak, ludzie się bali tam chodzić. Prawda? Te mogiły okrajano pod nowe pochówki. Później co takiego jeszcze, że prawda, w końcu urządzono tam wysypisko śmieci. Ale proszę Państwa, cmentarz obrońców Lwowa też przetrwał jako wysypisko śmieci, prawda? Bo jak się wysypie śmieci, to się przygniecie groby, a nie przekopie. Musimy kończyć pomału. To jedno z niewielu zdjęć, to jest pochówek prawdopodobnie na cmentarzu Janowskim. Zresztą chyba indywidualny. Teraz dalej, to jest to miejsce, gdzie, no i w tym więzieniu zamarstynowskim, kiedy powstała Ukraina, to dokonano dwie ekshumacje w 1994 roku i w 1999. I wydobyto szczątki z tego skweru, jak usunięto to pomnik Lenina, 220 osób. I odbył się uroczysty pogrzeb i te szczątki odprowadzono na cmentarz Łyczakowski, na tak zwane pole marsowe. Natomiast jedna z trumien była przykryta flagą polską. To jest ta weryfikacja przeze mnie, która pokazuje, że w tych więzieniach było ponad 5600 osób, prawda? Jak gdyby badanie w drugą stronę. Tak wyglądały te upamiętnienia ukraińskie, na przykład na cmentarzu Janowskim. To jest jeszcze, to tak kiedyś wyglądało. Ja jeszcze robiłem zdjęcia na początku 2001-2002 rok, prawda? I tu był tylko napis Wieczna im pamięć, prawda? Ale tu druga mogiła, nie wiem, czy ta pierwsza mogiła nie była większa, bo tam musiała być jeszcze druga mogiła.
Tak to wyglądało jeszcze kiedyś, jak tak naprawdę, proszę Państwa, te mogiły, bo to był mur, za murem był szósty pluton samochodowy, jedna z jednostek, która stacjonowała we Lwowie, za czasów Polski. I to był mur cmentarza Janowskiego. I teraz tu były te dwie długie mogiły, później w czasie wojennym zasypano je śmieciami, czy śmiećmi, prawda? I w 1990 roku, jak już Związek Sowiecki dogorywał, to studenci lwowskich uczelni po prostu poszli i uprzątnęli te miejsca z tych śmieci i postawili 14 takich mniejszych krzyży. Nie ma tego dużego krzyża tutaj akurat na tym zdjęciu. Jeszcze był jeden taki metalowy krzyż. Tak wygląda to miejsce dzisiaj. To jest upamiętnienie, prawda, które zrobiła już Ukraina. Prawda, trochę jest przesunięty bardziej na teren tych dawnych koszarów, gdzie teraz funkcjonują jakieś tam, nie wiem, firmy, prawda? Później jakiś zakład pracy, później były teraz jakieś firmy tam funkcjonują. W każdym razie to jest jedna, ta mogiła, którą Państwu pokazywałem, tak wygląda po tym odnowieniu. Prawda? No i krzyże z koronami cierniowymi. I napisane wyraźnie, prawda, ile tam osób jest pochowanych, ale proszę pamiętać, że tam jest na przykład napisane tyle i tyle osób i 24 skrznie. To znaczy 24 skrznie. Znaczy, ciała były w tak daleko posuniętym rozkładzie, że po prostu ładowano je do skrzyni i przywożono tutaj. Musimy kończyć już. Współczesne upamiętnienia, prawda, to jest ta mogiła, jeszcze ta bracka mogiła. Tak wyglądał ten grób, gdzie była pochowana Kazimiera Jagniewska i jej ojciec. Tak wygląda dzisiaj. Tak wygląda dzisiaj. Tu jest na przykład pochowany w kwaterze ukraińskich szczelców siczowych, bo był szczelcem siczowym, był oficerem, Wasyl Bień, czyli dyrektor jednego z ukraińskich liceów, który był jedną z ofiar tej zbrodni popełnionej we Lwowie. Zachowało się trochę grobów pojedynczych. Tu jest na przykład ten krzyż, który upamiętnia, on jest już odnowiony, dzięki Kasprowi, braci tych borysławskich, z tym, że rozpoznano tylko jednego, to był Zbigniew i Otmar, rozpoznano jednego z nich, natomiast upamiętniono dwóch. Tu jest Dusiek, tak określa jako Dusiek Lauda, czyli Leonard Lauda, który ma osobny grób, a tu jest, proszę Państwa, brat tego mordercy Szuchewicza, Romana Szuchewicza, tego, który nam tyle cierpień zadał. To jest jego brat Jurij Szuchewicz, który też w jednym z tych więzień zginął. W 1941 roku, to jest jego brat, był inżynierem. Jest trochę upamiętnień. Najważniejsze upamiętnienie jest na więzieniu zamarstynowskim, zresztą bardzo ładne. Natomiast problem z tym upamiętnieniem jest taki, że na tej liście są nazwiska osób, które przeżyły. Między innymi jest wymieniony Teliczek, który przeżył. Jest wymieniony Stefan Passerla, który przeżył. Więc to jest trochę problem. Nie wiem, bo tam jeszcze jedna jakaś taka powstała, jeszcze jedna taka stella powstała w języku polskim, której ja nie widziałem, bo nie byłem we Lwowie 2 lata. Może tam jest to zmienione. Zwróćcie Państwo uwagę, na cmentarzu Łyczakowskim, prawda, i tu jest też, należy mieć trochę do tego wątpliwości, w Tiurmie na Łąckiego 26 czerwca, to jest to apogeum zbrodni, że zamordowano Ukraińców 205, Polaków 21, Niemców 6, Żydów 14, prawda, Rosjan 5. Może i rzeczywiście tak było. Znaczy, nie ulega wątpliwości, że w 1941 roku te aresztowania dotykają głównie Ukraińców, znaczy dokładnie nacjonalistów ukraińskich. Dlatego, że z Polakami rozprawiano się najpierw, prawda, a później dobrano się do skóry właśnie temu narodowemu podziemiu ukraińskiemu. Proszę Państwa, jak ten pogrzeb się odbył na cmentarzu w 95-99 roku, gdzie te 220 osób przywieziono na to pole, to jest pole, które przylega do cmentarza Łyczakowskiego, to pochowano te ekshumowane z tego skweru, te szczątki właśnie w tym miejscu. No i były dwa krzyże kozackie, jeden był nasz, no a pozostały teraz dwa krzyże kozackie. Co się stało z tym jednym, nie wiadomo. To jest dokładnie miejsce, które, jakbyśmy pojechali dalej tramwajem, tutaj to dojeżdżamy do głównej bramy cmentarza Łyczakowskiego. To są te ofiary ekshumowane w latach 90. No i to jest koniec, proszę Państwa. Tak jakby na koniec, żeby powtórzyć, to chcę powiedzieć, że Nie funkcjonuje ta wielka tragedia, prawda, no nie tylko Polaków, ale nas interesuje to z perspektywy polskiej, nie funkcjonuje w świadomości narodowej Polaków. Znaczy, ja wiem, że ja mam do tego takie nastawienie historyczne, ale mnie to zawsze jakoś strasznie boli, że Polacy, nie wiem, przyjeżdżają do Lwowa, prawda, no i siedzą po kawiarniach, prawda, no ujmują się, że ich ktoś, oczywiście fajnie, że ktoś gościnny jest gościnny, to jest wszystko prawda, prawda, albo jeszcze przyjeżdżają, prawda, wódę kleją i tak dalej. Natomiast tu chodzi o jedną rzecz. My tak naprawdę przyjeżdżamy do miasta, które zapłaciło, prawda, które doświadczyło ogromnej martyrologii, i to wszyscy, którzy tam mieszkali w czasie II wojny światowej, i miasta, z którego nas wykarczowano, siłą wykarczowano. Nie byliśmy się w stanie temu przeciwstawić. Dziękuję serdecznie.
Doktor Paweł Naleźniak, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Państwu za przybycie i wysłuchanie tego nadzwyczaj interesującego wykładu. Dziękujemy wszystkim, którzy śledzili go w naszych mediach internetowych. Kolejne spotkanie Klubu Grota, mam nadzieję, i mam nadzieję, że również w obecności żywej, obecnej publiczności w styczniu. Mam nadzieję, że wówczas pan doktor Wojciech Frazik będzie kontynuował bardzo interesujące historie polskich kurierów. Tak przynajmniej kiedyś obiecywał. Może to się sprawdzi. Raz jeszcze Państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję panu doktorowi. Dziękuję bardzo.